Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dolso52 i moi drodzy, witam was w 9. odcinku Zagrajmy w Lara Croft Tomb Raider Underworld. Moi drodzy, jesteśmy w nowym poziomie. No i cóż, jest to przedostatni poziom w grze, więc myślę, że już za niedługo będziemy grę kończyć. Raczej nie w tym odcinku, ale w kolejnym. Chyba, że naprawdę krótko ten poziom nam zajmie. Chociaż myślę, że zrobimy właśnie tak, żeby... wiecie... żeby to ogarnąć... wiecie, sami jak... tak, że podzielimy sobie to na dwa odcinki faktycznie. I dzisiaj będzie jeden poziom, a później będzie drugi poziom. Ale zajebista rzecz, ten młot Thora. Wiecie, on ma amunicji nieskończoną ilość, więc nie musimy się martwić. No jeszcze to nie koniec. Dużo was. No, czegoś na pewno pilnują. Ej, a to nie jest tak, że one się będą respiły teraz w nieskończoność? Raczej nie. Ej, masakra. Dobra, no. Będziemy się przebijać, bo chyba będą się w nieskończoność mi pojawiać teraz. Dzień dobry. No i będziemy mieli, moi drodzy, pamiętną scenę. Ja już ją widziałam na paru gameplayach i niestety, ale nie będzie to nic przyjemnego. To the wife of the great Richard Croft. I knew I could set him on a desperate quest to find what I desired most. Then he betrayed me in Thailand, and for that, I killed him myself. But when you showed up with Thor's gauntlet, I knew I could send you off in your father's footsteps, confident they would lead us to this very spot. You seem to have forgotten what I would be holding. No i mamy w dupie wszystko. Stop it. Go.
Kto by pomyślał, że jeszcze będziemy z Amandą współpracować po tym wszystkim? Chyba nikt. O, dzień dobry. I do widzenia. Szukam jeszcze jakichś apteczek, bo mogą się przydać. Kurde, te truchła latają. No sami widzieliście, że nie jest to dosyć przyjemna sprawa, no. Lara znalazła swoją matkę, ale na pewno nie było to nic miłego. Oj, zdecydowanie nie. Nie wiem, czy dzisiaj sobie zrobimy finał, czy podzielimy to na dwa odcinki. Zobaczymy, ile mi zajmie ten materiał, bo jak mi zajmie jakieś 10 minut, no to chyba bez sensu by było go dzielić wtedy. Chociaż nie ukrywam, bo... No i tak chyba będzie. Że będziemy musieli chyba... Albo będzie bardzo krótki. Dobra, coś tutaj dla mnie jest? Chyba nie za bardzo. Pobiegnijmy trochę szybciej. Moi drodzy, może to nie jest odpowiedni na to moment, ale ja bym chyba jednak wolała sobie podzielić te filmy na pół, więc myślę, że zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Prawda jest taka, że te parę minut były dość intensywne, więc no cóż, zakończymy tutaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Kliknijcie sobie dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, chociaż ja raczej staram się na stałe wrzucać odcinki o tych samych porach. Zakończę też tutaj, bo nie wiem, ile ten finał potrwa, a też wiadomo, zawsze jest jakaś pogadanka na koniec odnośnie zakończenia gry, mojej opinii i tak dalej, więc zakończymy tutaj. Jeszcze raz Wam serdeczne dzięki, no i słyszymy się już jutro w finale. Cześć!